Suwalczanie, którzy kochają tańczyć do rytmów latynoskich i chcą spalić zbędne kilogramy, mogą przyłączyć się do uczestników charytatywnego mikołajkowego maratonu Zumby Fitness. Zaplanowane na 9 grudnia w hali OSIR wydarzenie organizowane jest z myślą o cierpiącym na zaburzenia psychoruchowe 6-letnim Antku. Charytatywne maratony Zumby w przesympatycznej świątecznej atmosferze odbywają się w Suwałkach od kilku lat. Staram się chyba, żeby to była tradycja, bo to jest fajny tak naprawdę klimat przedświąteczny, bo to tak grudzień, więc będzie pod hasłem też Mikołajek. No i świąteczne czapki mikołajowe też będą jak najbardziej mile wskazane. Maraton tutaj jest akurat taneczny, żaden nie jakiś tam maraton biegowy czy też rowerowy, bo to wiadomo, różnie można sobie ten maraton rozumieć. Ale jeżeli właśnie chodzi o maraton Zumby, to przede wszystkim taniec jest tutaj czołówką i taniec tutaj będzie głównym tak naprawdę elementem, gdzie będziemy tak naprawdę tańczyć, spalać niezbędne kalorie, a w szczególności dodatkowo pomagać. Podczas ubiegłorocznej imprezy udało się zebrać 7 tysięcy złotych. Przez halę OSIR przewinęło się 200 osób. Mam wielką nadzieję, że w tym roku pobijemy ten rekord i będzie zdecydowanie więcej. No i mam nadzieję, że też uda się pomóc tak samo tutaj Antkowi, jak w zeszłym roku Filipowi. Dla kogo tańczymy tym razem? Staramy się tak naprawdę wspomóc tym razem Antka, który ma zaburzenie rozwoju psychoruchowego, więc tutaj będzie zbiórka pieniążków na jego rzecz, na jego leczenie, tak, żeby mógł po prostu funkcjonować jak każde inne zdrowe dziecko. Przyczyną zaburzeń u chłopca jest okołoporodowe niedotlenienie mózgu. Antoś znajduje się pod stałą opieką specjalistów oraz poradni neurologicznej, rehabilitacyjnej, laryngologicznej, kardiologicznej, gastrologicznej i zaburzeń metabolicznych. Mimo wielu przeciwności losu, jak widać, nie traci pogody ducha. Jak przedstawia się program imprezy? Jest tam przewidzianych trochę rzeczy. Od 13 do godziny 15 będą występy dzieci i młodzieży taneczne, ale będziemy mieli też występ akordeonistów, także dzieci będą na akordeonach grali, a od godziny 15 do 18 tam zacznie się dopiero ten maraton główny, czyli maraton Zumba Fitness, gdzie będziemy bez ustanku właśnie wtedy tańczyć te 3 godziny. Specjalne, poprawiające kondycje przygotowania są zbędne. Można przyjść tak naprawdę z marszu, przyjść, poruszać się. Niekoniecznie trzeba tańczyć przez cały czas, tak? Można sobie usiąść, odpocząć, tak? Będą różne stanowiska, można tam skorzystać, tak? Czy jakieś kiermasze, gdzieś tam rzucić pieniążek, zdobyć te jakieś tam bony przez ufundowane przez naszych właśnie sponsorów, którzy są bardzo hojni i cieszę się, że jest ich sporo i myślę, że jeszcze dużo dojdzie. W każdym bądź razie maraton na spokojnie. Tutaj liczy się przede wszystkim dobra zabawa i hojne serce.